Numer 8 reprezentacji Polski, Karol Bielecki. Cześć Karol. Cześć, witam. Słuchaj, zaczniemy z grubej rury. Kilku kolegów, twoich kolegów, po których podzwoniłem przed tym wywiadem, powiedział mi tak: Karol, no to nie, to ciężko będzie go otworzyć, bo to był facet, który kiedy grał w reprezentacji Polski, to zawsze siedział w swoim kącie, za bardzo nikogo do siebie nie dopuszczał, raczej introwertyk, wypił sobie piwo i wszyscy tylko na niego chuchali i dmuchali, żeby potem w meczu rzucił tych swoich kilkanaście bramek z 8 metra. Zmieniłeś się? Wiesz co, dalej jestem na pewno introwertykiem, ale miałem swoich kolegów, przyjaciół w reprezentacji, z którymi rzeczywiście się trzymałem dobrze i, no i nieraz gdzieś tam było ciekawie, tak? Coś się działo po meczu, bawiliśmy się fajnie, także na pewno był czas w kadrze, żeby w moim życiu, żeby się otworzyć i rzeczywiście fajnie spędzić czas. Dobrze, że do tego nawiązałeś, bo to teraz pójdziemy z jeszcze grubszej rury. Wyjaśnimy parę skandali obyczajowych w reprezentacji Polski. Mój kolega, paraolimpijczyk, pojechał na Igrzyska Olimpijskie, paraolimpijskie, do Pekinu, do wioski olimpijskiej, w której wcześniej byli polscy sportowcy, między innymi byli sportowcy olimpijczycy. Jedną ze skrzydeł hotelu, w którym stacjonowała kadra, uwaga, piłkarzy ręcznych i siatkarzy, było zamknięte. Wiesz dlaczego? No, pewnie robili remont. Wiesz co, to ma do siebie już chyba zespół czy drużyna, że jeżeli gra, to gra tak, jak umie najlepiej, a jeżeli się bawi, to też bawi się tak, jak umie najlepiej. No a później są takie efekty, jakie są, że trzeba robić remonty w apartamentowcu czy w hotelu. No w hotelu może nie, no, ale tam akurat w Pekinie się zdarzyło tak, że siatkarze mieli też jakby swój ból do przełknięcia. No i my również byliśmy mocno rozczarowani tym turniejem, także zdarzyło nam się no, dobrze zaimprezować. Ból do potęgi N. Impreza do potęgi N. No, było grubo, że tak powiem, ale obyło się bez trupów, także chyba dobrze. Musisz mi powiedzieć, na czym polega. To jest z kolei cytat z książki jednego z twoich kolegów, Łukasz, ale siatkarza, Łukasza Kadziewicza. Chciałbym, żebyś mi opisał, jak wspominasz relacje z siatkarzami i czy prawdziwa jest historia i czy prawdziwa jest zabawa w odmulanie i na czym ona polega. Nawet chyba ostatnio taki sport powstał, gdzieś widziałem w internecie. Niestety. Tak. Że grają w odmulanie. Byłbyś mistrzem, zdaje się, tej dyscypliny. Były takie początki tej gry chyba, kiedy... 2010, może wcześniej, nawet chyba wcześniej, bo to był Pekin, 2008, także dużo wcześniej, kiedy mieliśmy taki sposób pobudzenia się przed meczem, czyli dania sobie plaskacza w twarz przed meczem, potem wychodzisz na mecz dużo bardziej pobudzony, jesteś w tym meczu od początku pierwszej minuty, czujesz, że żyjesz. No i miało miejsce tam w Pekinie, pamiętam kiedyś, że rzeczywiście Łukasza Kadziewicza pobudziłem w ten sposób. Także, wypadł z kapci dosłownie i w przenośni. No, siatkarzom troszkę tego brakuje kontaktu, także tutaj mu zapewniłem jakby dodatkowe endorfiny. Wypadł z kapci podobno i to dosłownie, i nie tylko w przenośni, ale dosłownie, bo był w klapkach i nagle klapki poleciały w jedną stronę, Kaciu w drugą. No, tak było? Nasz, może tak nie, ale generalnie tak, taką grę mieliśmy. Ja, Sławek Szmak, Grzegorz Tkaczyk, paru jeszcze innych kolegów, gdzie rzeczywiście no, potrafiliśmy przed meczem się dobrze pobudzić. Czy... piłkarze ręczni to najtwardsi sportowcy z tych sportów zespołowych? Może poza rugbystami? Jak uważasz? No, jeżeli nie brać pod uwagę rugbystów, no to myślę, że rzeczywiście piłka ręczna jest sportem bardzo kontaktowym, bardzo twardym. Tutaj rzeczywiście nie ma miejsca na udawanie i, no i często z tym bólem się gra, walczy z przeciwnikiem bardzo ostro. Nieraz pękały żebra czy inne rzeczy. Leciała krew, no, złamane ręce, też kości dłoni nieraz były i zawodnik kończył mecz. Także no, twardy, mocno kontaktowy sport. Dla ludzi, którzy rzeczywiście rzadko kiedy szukają wymówek. Czyli trochę jest z wami tak jak z rugbystami, że o ile piłkarze udają, że ich boli, to rugbyści i piłkarze ręczni udają, że ich nie boli. Nie boli, no dokładnie tak. Dokładnie tak jest, no, jeżeli... Tutaj my gramy jakby no,
Walczymy na maksa, walczymy za siebie, walczymy za swojego kolegę i, no i ciężko jest odpuścić, tak? Mecz, który jest ważny, w którym gra się jakiś wysoki cel poprzez, nie wiem, jakąś głupią kontuzję. Także no, często jest tak, było tak, że rzeczywiście zaciskaliśmy zęby i graliśmy. No i teraz powiedz ty mi, wszyscy was podziwiali. Najpierw odpowiedz mi na takie pytanie, czy twoim zdaniem polski kibic interesuje się piłką ręczną tylko raz w roku w okolicach stycznia, wtedy kiedy jest wielka impreza? Tak było za czasów drużyny Wenty? No tak było przez dobre 10 lat ponad, kiedy graliśmy Mistrzostwa Świata czy Europy w styczniu. No niestety taki piłkarz takim jest sportem, tak, że jest mało popularnym, rzeczywiście jest bardzo atrakcyjnym i szybkim sportem. W Kielcach ta piłkarzka bardzo mocno żyje i rzeczywiście kibice są na każdym meczu, pełna hala. Jeżeli chodzi o Polskę, no to no chyba brakuje takiego wyniku rzeczywiście reprezentacyjnego, dużego sukcesu, żeby to jeszcze raz nakręcić, żeby na podstawie tego sukcesu zbudować popularność piłki ręcznej, bo to jednak musi iść szeroko wśród dzieci, dużo musi w tą piłkę ręczną dzieci grać, żeby później rzeczywiście z tego wyrosła jakaś fala kibiców. Ale Karol, zdobywaliście medale mistrzowskich imprez, mistrzostw świata. Zdobywaliśmy medale, był czas na to, żeby budować tą piramidę popularności piłki ręcznej i też jakby szukanie tych talentów, ale to zostało zaprzepaszczone i niestety nikt nie zrobił ogromnej liczby ludzi grających w piłkę ręczną, tych małych dzieciaczków, które powinny się w tą piłkę ręczną bawić i powinny widzieć w tym jakiś sens, który by był na przyszłość dla nich sposobem na życie. Także no, tutaj jest popełniony błąd i, no i cóż, ciężko teraz go odrobić. Siatkarze mam wrażenie wykorzystali ten swój czas i rzeczywiście rozsiali mnóstwo szkółek piłki siatkowej po Polsce i zbierają ogromne plony w postaci co roku nowych talentów w kadrze. Także no, w takim kraju jak Polska, czy prawie 40 milionów, jest mnóstwo talentów piłki ręcznej, tylko kwestia, żeby je wyszukać. A ja mam wrażenie, że to jest popularny sport właśnie w dwóch miastach w Polsce, jeśli już tak mówimy. A przecież mieliśmy dodatkowo najlepszą drużynę klubową na świecie. No, wygrywaliście, tak. Można by rzec, Ligę Mistrzów, no, po prostu i zwyczajnie. Mistrzów, dokładnie tak. Ale mówię, no tutaj ja widzę, na pewno jest miejsce w polskim sporcie na piłkę ręczną, tylko mówię, to jest kwestia jakby zainteresowania tym sportem najmłodszych, bo z tych najmłodszych biorą się później kibice, ich rodzice idą na mecze, interesują się tym. Ci ludzie muszą o tym czytać, muszą mieć kreowanych jakieś gwiazdy, na którymi oni w przyszłości by chcieli być. To jest ogromna praca, no ale tutaj doskonale ty wiesz o tym, jak to działa, bo to jest właśnie duża rola mediów. Karol, ktoś kiedyś powiedział, że ten, kto uważa, że zwycięstwo to nie wszystko, ten nigdy niczego nie wygrał. Zgodzisz się z tym, czy nie? Że zwycięstwo to nie wszystko, tak? Myślę, że się zgodzę. No, zwycięstwo to nie wszystko. Ciężko mi się do tego odnieść. No, myślę, że na pewno są rzeczy cenniejsze i większe niż zwycięstwo jakiekolwiek. No, ale no, ciężko mi nawet dyskutować. Wiesz. Bo to jest amerykańskie powiedzenie. Mhm. Amerykanie uważają, że kto jest drugi, to jest tak naprawdę pierwszy przegrany, że nie wygrałeś. Jednak ktoś finalnie okazał się od ciebie być lepszym. No. Jeżeli już mówimy o wielkiej popularności, to Amerykanie to wiedzą najlepiej. Tam tylko złoci medaliści we wszystkich możliwych imprezach potem odnoszą dalej sukces i są w stanie go zdyskontować. No, na pewno, ale ja jakby w swojej karierze, no, gdybym miał to odnieść do swojej kariery, tak? No, to odnoszę w ten sposób, że rzeczywiście dużo mi się może nie udało wygrać, ale mimo wszystko doceniam to, co miałem, tak? Także z tego też się cieszę. No, ciężko postrzegać swoją karierę przez tylko pryzmat sukcesów i tego, że tego, ile wygraliśmy. Nie? To rzeczywiście trzeba być Phelpsem, żeby mieć worek złotych medali i tylko z tego się cieszyć. Tak? No ale kiedy przewijasz wstecz swoje życie i dochodzisz, powiedzmy, do roku 2002, wygrywasz Młodzieżowe Mistrzostwa Europy, jesteś królem strzelców tamtej imprezy. Kiedy patrzysz na tamtego Karola Bieleckiego sprzed prawie 20 lat, to co on wtedy sobie myślał? Myślał, kurczę, świat leży pod moimi stopami, ja za 2, 3, 4 lata będziemy lali wszystkich.
Na pewno cieszyłem się z tego, że mam tak mocny zespół w swoim roczniku, że rzeczywiście zaczęliśmy wygrywać, bo wcześniej byłem w tych rocznikach starszych od siebie o 2 lata i tam było jakby nie było takich sukcesów. Także czułem, że tym nowym rocznikiem, naszym rocznikiem 82 jesteśmy na tyle silni, że zrobimy jakąś różnicę w kadrze. No i oczywiście marzyłem o indywidualnej karierze, tak? Czyli o wyjeździe na zachód, o grze w Bundeslidze, o tym, żeby tam się rozwijać, żeby zarabiać tam większe pieniądze niż te, które mogę zrobić w Polsce. I to było moim celem. Mm. Patrzysz na tamtego Karola sprzed 20 lat, to był inny facet? No zdecydowanie tak. Teraz mam dużo większą siłę mentalną, tak? Dużo więcej przeżyłem przez 20 lat. Wtedy byłem młody i rzeczywiście jakby, no może nie do zatrzymania, ale nie na tyle jakby świadomy tego, jakie podejmuję decyzje, tak? I te niektóre decyzje na pewno może nie były idealne, ale byłem konsekwentny z tym swoim postępowaniem. Rzeczywiście zaprowadziło mnie to do dobrych wyników. Do tego też mam nadzieję dojdziemy. Pewnie to pytanie było ci zadawane już wielokrotnie. Ja myślę, zwłaszcza wieczorami, kiedy siedzisz sobie z ludźmi i wtedy język im się rozwiązuje i chcą ci zadać je. Czy twoim zdaniem tamta reprezentacja Wente osiągnęła tyle, co mogła? Osiągnęła coś ponad stan dzięki waszemu mentalowi, czy po prostu tyle, na ile ją było stać? Myślę, że na pewno ten 2007 rok był zaskoczeniem dla nas wszystkich, dla nas również, tak, zawodników. Bo wcześniej przecież 2004 rok, ogromne lanie Mistrzostwa Europy. 2005 rok, ogromne lanie Szwajcaria, Mistrzostwa Świata. 2006 rok, nie było lania, bo nie byliśmy w ogóle na imprezie mistrzowskiej, także coś innego. A dopiero 2007 rok, nagle ogromny sukces. Tak? Skąd się to wzięło? No, przede wszystkim z tego, że mieliśmy zespół, który jakby praktykował tą najlepszą piłkę ręczną w Niemczech, tak? Bo tam ponad 15 zawodników grało w Bundeslidze. Mieliśmy trenera Bogdana Wente, który rzeczywiście poukładał nie tylko zespół, tak? Ale poukładał też z tyłu, czyli związek piłki ręcznej, bo przecież wtedy w międzyczasie, kiedy Wenta doszedł jako trener kadry, został zmieniony przez nas też prezes związku, tak? Bo nie chciał jakby współgrać na naszych zasadach i wymusiliśmy jakby lepsze warunki dla nas poprzez właśnie odejście jego, poprzez zmianę w związku. I to wszystko spowodowało, że dostaliśmy szczegóły, tak? ale dobrego lekarza, dobry hotel do tego, żeby funkcjonować na kadrze, lepsze odżywianie, czy chociaż sprzęt do treningu, bo tego też brakowało przed tym. I te wszystkie małe zmiany doprowadziły nas do tego, że 2007 rok wygraliśmy Mistrzostwo Świata. No i przede wszystkim to, co zmienił w zespole, to, że znalazł ludzi, którzy mieli typowy charakter mistrzowski, tak? Chociażby bracia Jureccy, tak? No, fantastyczni zawodnicy, którzy w zasadzie nie potrafili przegrywać. Tak? Wywodzili się z małego miasteczka, w małym klubie grali, nagle weszli w kadrę i oni byli gotowi walczyć z najlepszymi. Także no, to jest zasługa trenera, oczywiście Sławomir Szmal, który w bramce świetnie się spisywał. I poprzez takie właśnie 3 lata ciężkiej, powolnej, gdzieś tam może systematycznej pracy, doszliśmy do wicemistrzostwa świata. To była drużyna jedyna w swoim rodzaju, ale pewnie jak każda grupa ludzi w każdym możliwym środowisku, no nie ma, nigdy nie wybierasz sobie tych ludzi, z którymi jesteś w jednej szatni. Trafiasz na przyjaciół, trafiasz na kumpli, ale czasem trafiasz pewnie też na ludzi, którzy są ci obcy ze swoim sposobem życia, bycia. Tak, no oczywiście. Jak było w tamtej drużynie? Ja rozumiem, oczywiście, że poszlibyście ze sobą na wojnę, bo kiedyś już mi to Siódmy mówił tutaj na tym fotelu, że jak do grania pierwsi, ale jak trzeba było obronić kumpla na imprezie, to też wszyscy by poszli za nim. Oczywiście, że tak. No, był taki czas, kiedy byśmy wszystkim młodzi, tak? Mieliśmy po 20 parę lat w zasadzie i mocno wierzyliśmy, że możemy coś ugrać. Tak? Tu pytałeś wcześniej jeszcze, czy wygraliśmy tyle, ile mogliśmy. Na pewno powinniśmy ugrać więcej. Na pewno powinniśmy zdobyć więcej medali, zdobyć medal olimpijski, tego nie zrobiliśmy. A my byliśmy zespołem rzeczywiście przyjaciół, który potrafił jechać ze sobą na kadrę, być 2 miesiące ze sobą, jeszcze spędzić ze sobą Sylwestra w czasie wolnym i pojechać jeszcze później w lecie na wakacje. Także rzeczywiście być taką grupą fajnych przyjaciół, którzy się mocno trzymali razem i szli za sobą w najgorsze również. Ale chyba nie 100%, 100% frekwencja nie była na tych oczywiście, wakacjach. Że nie. No tak, ale to pytasz, czy były jakieś niesnaski? Były. No ciężko jest, żeby w 20-osobowej grupie dorosłych chłopaków nie było jakichś nieporozumień, ale to
później na boisku czy tam w szatni, to były głupoty, tak? To były głupoty, tutaj jakby nie było większych nieporozumień i najczęściej potrafiliśmy siąść ze sobą na korytarzu, otworzyć piwo, wypić i pogadać o tym, co jest nie tak, i to jakby oczyszczało sytuację. Mm. To było dobre. Jednym ze stałych elementów mojego pierwszego razu będą pytania o ten twój pierwszy raz. Tam między innymi będzie pytanie o stres i pewnie do tego też dojdziemy, ale w ogóle wyglądasz na faceta, któremu jakakolwiek presja towarzysząca sportowcom, zwłaszcza już na tym wysokim poziomie, ale myślę, że każdemu sportowcowi na każdym pułapie, to tobie ta presja jest obca, bo ty wyglądasz na faceta, który po prostu wchodzi, robi swoje, schodzi. Wiesz co, dużo łatwiej było mi na pewno, jakby ja dzielę swoją karierę na dwa etapy, czyli to, co było przed wypadkiem, to, co było po wypadku, po utracie oka. Na pewno przed wypadkiem dużo mniej stresu kosztowało mnie trening czy mecz. To było dużo łatwiejsze, wygodniejsze granie, była zabawa. Po wypadku dużo więcej mnie kosztowało właśnie wyjście na parkiet, z tego względu, że no, przeżywałem i rozpamiętywałem swoje błędy, tak? Czyli niezapanie piłki, zły rzut i tak dalej. Wszystko to widziałem przez pryzmat tej utraty tego oka. I to jakby trochę mnie tak psychicznie troszkę może męczyło, tak? Ale generalnie, jeżeli o tym mówimy, no to były mecze, kiedy chociaż Mistrzostwa Świata w 2007 roku, kiedy rzucałem ważne bramki w ostatnich sekundach, rzeczywiście no, udowadniałem tym, że kiedy mam dobry dzień, to rzeczywiście można na mnie liczyć i ta psycha jest po mojej stronie. Czy ty sobie wizualizowałeś swoje mecze przed takim, w nocy przed ważnym spotkaniem? Wiesz co, tak, no gdzieś tam z Sławkiem Szmanem rozmawiałem nieraz, jak ci bramkarze bronią, jak się zachować na boisku, jak no i wszystkim po wypadku. To był mój jakby podstawowy element, żeby się przygotować do meczu, to tak, rozgrywałem to w głowie, jak to piłka będzie mi podana, kto mi ją podaje, co mam wtedy zrobić z nią. No, upraszczałem to jak mogłem, do tego stopnia, żeby funkcjonować w ogóle w piłce nożnej. Zatrzymajmy się, pozwól, przy tym temacie. Ja wiem, że chyba też nie masz specjalnie problemów, żeby o tym mówić, ale pomówmy chwilę o wypadku. Chciałbym cię zapytać, czy rozmawiałeś kiedykolwiek o całej sprawie z samym winowajcą w cudzysłowie, bo przecież to tam była duża doza przypadku. Czy rozmawiałeś z Chorwatem? Wiesz co, tak, ale tutaj ja jakby nie obarczam go żadną winą za to, co się stało. Po prostu nie fakt, że jego jakby kciuk znalazł się w tym miejscu, gdzie moje oko w jednym czasie i to się stało. Tak, tutaj mówię, nikt nie zawinił, to oglądałem to wielokrotnie, powtórki tego momentu i tutaj nie było żadnego jakiegoś nieprzewidywalnego ruchu. Były problemy, zdaje się, że Federacja Piłki Ręcznej miała pewne wątpliwości, czy dopuścić ciebie do gry w tych specjalnych goglach, jakie były wtedy tak, dla ciebie przygotowane? Tak, bo z tego względu, że piłka ręczna jest sportem bardzo jakby kontaktowym, no tutaj były obawy, że ktoś trafiając mnie jeszcze raz w twarz czy przy rzucie może trafić okulary i rzeczywiście sobie poranić tą rękę, no ale one miały specjalną taką specjalną obramówkę jakby, która chroniła zawodnika przeciwnika przed jakimś tam urazem, no mnie zapewniała też bezpieczeństwo, także no po jakichś tam negocjacjach, po rozmowach z federacją zgodziła się, żebym w tych okularach występował i w zasadzie spędziłem w nich no, 8 lat na parkiecie. Pamiętasz pierwsze tygodnie, pierwsze miesiące, pierwsze mecze, zwłaszcza po wypadku. Czy miałeś w głowie myśl, czy miałeś po prostu w głowie hamulec w cudzysłowie? Tak, no oczywiście, no pierwsze dni, pierwsze tygodnie po wypadku w zasadzie nakupowałem dużą liczbę okularów. Na każdym, w zasadzie w każdym jakby sytuacji się poruszałem, okulary miałem na głowie z tego względu, że bałem się utraty tego drugiego oka, tak? Także to była taka jakby naturalna, myślę, że obawa. No a później w ogóle już wyjście na boisko i jakby rywalizowanie na parkiecie z przeciwnikiem, no to dodatkowe ryzyko, dodatkowe jakby, już tutaj nawet nie chodzi o utratę oka, ale w ogóle o jakąś kontuzję kolejną, kolejne było ryzyko. No tak, ale to mówię, to z każdym jakby treningiem, z każdym dniem nabierałem pewności siebie, że mogę, tak, że na pewno mi się uda i jakby takim testem ostatecznym do tego, kiedy uwierzyłem w to, że rzeczywiście mogę w piłkę ręczną jeszcze grać, to było 30 sierpnia, 2,5 miesiąca po wypadku. Wszyscy jesteśmy tym, co przeżyliśmy w życiu. Powiedz mi z ręką na sercu, czy po tym wypadku byłeś lepszym piłkarzem ręcznym, gorszym piłkarzem ręcznym, czy innym piłkarzem ręcznym?
Myślę, że najlepszy taki moje apogeum w możliwości i taki najwyższy poziom, jaki miałem, to w zasadzie miesiące przed wypadkiem, czyli ten sezon przed wypadkiem to był taki mój najlepszy sezon chyba w życiu i wiedziałem, że mogę być najlepszy w zasadzie na tej pozycji na świecie, tak? I to było na pewno, to czułem. A później po wypadku, no to mówię, to była to już taka walka troszkę o to, żeby rzeczywiście dalej grać, żeby dalej być zawodnikiem, żeby ta sytuacja, którą przeżyłem, nie zmieniła mnie w kogoś zgorzkniałego, w kogoś takiego, który będzie rozpamiętywał tą całą sytuację, który będzie żył tym, co go dotknęło, tak? Że żył tym, że ten los zabrał mu jego marzenia, to zabrał mu to, kim był, i nagle zostałem tylko byłym piłkarzem ręcznym, który stracił oko i już więcej nie gra. I tego mocno nie chciałem, tak, żeby gdzieś tam później w barze tego nie rozpamiętywać i być może nie pójść nawet w alkohol i tu topić smutki. Także przed tym uciekałem. No i oczywiście nie chciałem jakby powiedzieć, że nie spróbuję, dopóki rzeczywiście nie dojdę do ściany i nie powiem, że się nie da. Co ciekawe, co mówisz, ale rozumiem, że się udało. Udało się to osiągnąć. Później... Ale do końca mi nie powiedziałeś, to gdybyśmy mieli to określić procentowo, na ile byłeś, powiedzmy, słabszym zawodnikiem niż te ostatnie miesiące w apogeum przed na pewno ten 6 lat, moim zdaniem, tak ja to oceniam po karierze, trwał powrót jakby mojej formy do tego samego punktu, jakim byłem, powiedzmy, 2 dni przed wypadkiem, tak, czy dzień przed wypadkiem, czy w dniu wypadku. Z tego względu, że później te kolejne 6 lat to było ciągle odbudowywanie się. Każdy trening, każdy mecz to było gra z świadomością tego, że kiedyś było inaczej, tak, że kiedyś widziałem dużo więcej i nagle zostało mi to zabrane. Także no, i dopiero w 2016 roku tak naprawdę ten turniej olimpijski w Rio pokazał mi i udowodniłem sobie, że tak naprawdę nic się nie zmieniło, tak? Że gram już bez świadomości tego, że kiedyś miałem 2 oczy i zupełnie to inaczej wyglądało. I tam jakby byłem tym zawodnikiem, którym byłem przed wypadkiem. I to w zasadzie 6 lat takiej długiej walki o taki właśnie stan samopoczucia, stan takiej świadomości. I w zasadzie przez te 6 lat miałem różne mecze, różne okresy zwątpienia tego, że było inaczej, mogło być lepiej, że jest mi ciężko, że może nie powinienem wychodzić, może dać sobie spokój, ale dalej trwałem w tym, co robiłem, bo chciałem jakby po prostu chciałem, tak? Nie chciałem, żeby ten wypadek coś zmienił, tak? I to była jakby konsekwencja mojej decyzji, którą podjąłem wcześniej. Dzisiaj to, czym się zajmujesz, jesteś ciągle młodym facetem przecież, ale jeździsz po Polsce, jeździsz dużo, jak rozumiem, po firmach i jesteś takim, no nie wiem, można nazwać trenerem motywacyjnym. Często odnosisz się właśnie do tej swojej historii, bo wyobrażam sobie, że to może być niezłe źródło inspiracji dla wielu ludzi. Tak, no tutaj jakby moje doświadczenia, które zdobyłem poprzez swoją karierę, tak, czyli poprzez to, jak w ogóle dochodziłem do takiego mistrzowskiego poziomu, jakim byłem w 2010 roku, no i później całe podnoszenie się po tym, co zostało mi zabrane, co straciłem przez wypadek, także to jakby jest dosyć motywujące i dosyć inspirujące dla ludzi. No i plus jeszcze mam dużo innych doświadczeń, typu budowanie zespołu, o którym mówiłem wcześniej, tak? To jak się stało, że zostałeś wicemistrzem świata, czy jak zdobyliśmy mistrzostwo Europy klubowe. Także no, tych doświadczeń jest mnóstwo i tu rzeczywiście można na nich jakby się wzorować i na nich przyswajać do swojego życia dużo pozytywnych rzeczy. Które twoje cechy charakteru, takie wrodzone cechy charakteru, najbardziej pomogły ci w tym, że zostałeś światowej klasy piłkarzem ręcznym? Myślę, że silna wola, tak? Myślę, że chęć w ogóle osiągnięcia czegoś, no to wszystko wiąże się z silną wolą, konsekwencją, z tym, że rzeczywiście mocno pracowałem na to, żeby do czegokolwiek dojść i to się nazywa, no teraz wiem, charakter mistrzowski, tak? Czyli takim ciągłym gonieniem idealnego siebie, które tak naprawdę nigdy nie dogoniłem, z tego względu, że zawsze miałem poczucie, że mogłem zrobić coś lepiej. Tak? W momencie, kiedy rzucałem, nie wiem, 15 bramek z Płockiem w 2003 roku, to zawsze miałem świadomość tego, że jeszcze mogłem zrobić coś lepiej. Tak? Także, tak jak mówię, no, spotkałem na swojej drodze mnóstwo ogromnych talentów w piłce ręcznej, w piłce nożnej nawet, kiedy byłem 10-latkiem, 12-latkiem, zapowiadali się chłopcy naprawdę wspaniale, że będą grali,
ale oni byli mistrzami podwórka, mistrzami ławki pod blokiem i tak naprawdę niczego więcej nie osiągnęli z tego względu, że zabrakło im pokory, tak? A pokora niestety, jak wiemy, no jest bardzo ważna w życiu. Jeżeli tej pokory nie mamy, nie mamy silnej woli, to szybko stajemy się właśnie, obrastamy w piórka, jak to się mówi, no i przestajemy mieć chęć do rozwoju, tak? Świadomość tego, że ciągle powinniśmy pracować. No to ciekawe, co mówisz, ale chciałbym to pociągnąć. Czy to pragnienie mistrzostwa, to ciągłe gonienie tego króliczka, który ci ucieka, że zawsze mogłeś coś zrobić lepiej, czyli taki perfekcjonizm, czy to nie jest coś, co czasem odbiera przyjemność? Czy pasja nie staje się obsesją? Wiesz co, na pewno tak, bo nawet pamiętam mecz, kiedy pierwsze mistrzostwo Polski zdobyłem i nie byłem w tym momencie szczęśliwy aż tak bardzo jak inni. Może z tego względu, że miałem poczucie, że nie potrafiłem się tego właśnie cieszyć, tak, że tak dosłownie. Bo analizowałem, co mogło być lepiej, nie? Co mogło być inaczej zrobione i tak dalej. Ale troszkę tak, ale znowu to jakby sprowadza cię zawsze na ziemię, tak? Sprowadza cię do momentu, w którym idziesz na trening po nawet dobrym meczu i nie siadasz sobie i nie mówisz, że dzisiaj to ja już nie muszę nic robić, bo wczoraj wygrałem mistrzostwo. Nie, to rzeczywiście cię nakręca, to rzeczywiście powoduje, że walczysz o to, żeby być jeszcze lepszym. Nie? To jest ważne, uważam, bardzo. Może troszkę zabiera, tak jak mówisz, taką radość, ale nie wiem, no to jest jakby ciągle we mnie, tak? I nawet teraz, kiedy nie jestem sportowcem, no to ciągle mam poczucie tego, że jak idę na siłownię, no to chcę to zrobić sumiennie, chcę pobiegać, chcę zrobić swoją siłownię i to jest dla mnie ważne, tak? Po prostu taki jestem, nie wiem, tak myślę, że ludzie, którzy coś chcą osiągnąć, to muszą to czuć. Nie? A teraz się zastanów. Powiedzieliśmy o tych twoich dobrych cechach charakteru. A jakie są cechy charakteru, które Karol Bielecki najchętniej by w sobie zmienił, ale jest już trochę za starym drzewem, żeby je przesadzać? No to na pewno to powiedziałeś na początku, tak? Czyli to, że to skrzydło, jestem introwertykiem, także myślę, że gdzieś tam buduję wokół siebie taki mur, który na początku ludziom ciężko przekroczyć, tak? Dopiero później po bliższym poznaniu rzeczywiście okazuje się, że jestem innym człowiekiem niż oni sobie myśleli, tak? No bo na początku twarz, która powoduje, która mówi lepiej do mnie nie podchodź, no, ale to też jest związane z tym, że jak idziesz gdzieś tam w Kielcach ulicą, no to ludzie ciągle coś od ciebie chcą, tak? No i wtedy najłatwiej mi jest przyjąć taką postawę, która mówi tym ludziom, nie podchodź, tak, trochę jak wściekły pies, no, ale mówię, no to może to nie jest aż tak dobre, ale uważam, że mógłbym to zmienić. Nie? Marcin Świetlicki śpiewał kiedyś, jestem w nastroju nieprzysiadalnym. To coś takiego właśnie. No umówmy się, że rzucasz się w oczy, te ponad 2 metry jednak się... No są, tak, są cechy, które kiedyś mnie mylono z Pawłem Zagumnym, no ale później już wiedzieli, że jestem Karol Bielecki, no, a kiedy jeszcze straciłem oko, to już w ogóle było jakby nie do pomylenia. Słuchaj, ale to coś mi się nie zgadza, coś mi zgrzyta. Jak można być introwertykiem i jak sam mówisz, raczej osobą, którą trzeba dobrze poznać, która sama się musi rozkręcić przy kimś, żeby być uważaną za sympatyczną albo taką prawdziwą, jaką jest, a być przy okazji trenerem motywacyjnym i jeździć to tu, to tam. Wiesz co, lubię być trenerem motywacyjnym, lubię jakby opowiadać o swoich doświadczeniach z tego względu, że jakby... No jest to trochę taki, każdy z nas lubi się czymś pochwalić, tak? A dla mnie mówienie o tym, co przeżyłem i jak to wszystko wyglądało, no to właśnie to jest ten mój czas, tak? Taki jakby z tymi ludźmi. I no aż takim chyba introwertykiem nie jestem, żeby rzeczywiście zamknąć się w pokoju i nie wychodzić, tylko rzeczywiście no, mówimy o takich kontaktach na początku międzyludzkich, tak, gdzie ta granica gdzieś jest. Tak. Kiedy wychodzisz na scenę, to ludzie są tam, ty jesteś tu, zawsze gdzieś tam ten dystans jest zachowany, trochę jak na meczu, tak. Ale mówię, tak już mam, ale to jest tylko jakby na pierwszy rzut oka. Pamiętasz swój pierwszy raz, kiedy wszedłeś na scenę? Jestem ciekawy, czy towarzyszył ci stres podobny do wyjścia na parkiet. Tak, pamiętam w Rzeszowie, duża scena, konferencja Beta i wtedy w zasadzie ponad 500 osób na hali, to było dużo, tak jak dla mnie.
Zastanawiałem się, po co mi to, tak? Bo mówię, dopiero co mówię, skończyłeś grać, dopiero co jakby byłeś oceniany za to, jak grasz, a teraz nagle sobie cię oceniam za to, co mówisz i czy to wszystko dobrze jest odbierane. Także troszkę stresu było, miałem ochotę jakby tego nie zrobić, ale znowu jakby mój charakter nie pozwolił mi się wycofać, bo wolę to zrobić i nawet zrobić źle, ale nabrać doświadczenia, nie rzeczywiście się wycofać i żyć w przeświadczeniu, że się poddałem. Także no i to mnie pchnęło znowu w tym kierunku, że zacząłem jakby występować ze swoimi doświadczeniami, opowiadać o tym. Jak mówię, jesteś ciągle młodym facetem, który wcale nie tak dawno skończył karierę. Czy dzisiaj możesz powiedzieć, co jest tak naprawdę trudniejsze? Kariera sportowca czy kariera po zakończonego sportowca? Na pewno trudne jest bardzo przejście między zawodowym skończeniem zawodowego sportu i przejście na normalne życie, tak? Bo tutaj nagle się okazuje, że nie masz uporządkowanego dnia. Tak, że nasz dzień jest jakby rozbity, tak? I tutaj w ogóle są dni, kiedy nie mają sensu, bo nie masz treningu, nie masz meczu, nie masz się do czego przygotować, nawet pójść na siłownię traci sens, bo tą siłownię robię tylko po to, żeby ją zrobić, a nie po to, żeby zagrać dobry mecz w weekend. Także tutaj jakby są problemy. Już nie mówię tutaj o problemach w ogóle kwestii tego, że kończy się kontrakt, nagle się zmienia, że już nie masz stałych dochodów i to musisz też sobie jakby zapewnić i o to zadbać. To jest też bardzo istotne, żeby jakby tutaj nie pomylić tego faktu, bo te pieniądze sportowcowi mogą szybko się skończyć. Tak, no ale ja jakby miałem taki czas, że zakończyłem sportową karierę i pojawiły się dzieci w moim życiu, żona, i jakby to wszystko znowu nabrało trochę innego znowu tempa, tak? Także skończyłem się tą przygodę pod tytułem sport. Ta moja córka uczestniczyła w tym zasadzie tylko 2 lata. No, kiedy skończyłem karierę, urodził się mój syn i w zasadzie jakby zacząłem karierę ojca i to jest jakby też piękne i jakby cieszę się, że mogę być obecny, tak, przy nich, czyli już właśnie nie mam tych treningów wieczorami, nie mam weekendów meczów i ten czas poświęcam im, nie? I to jest jakby dla mnie bardzo istotne. To jest bardzo poważna kariera. To jest kariera ojca. Dużo poważniejsza niż kariera sportowca. A czego mógłbyś się nauczyć od swoich dzieci? No myślę, że cieszenia się właśnie z najmniejszych takich rzeczy, okazywania takiej radości, otwartości, no to jest jakby, to dziecko ma naturalnie i tak, i myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne, żeby umieć się cieszyć. Ja się umiem cieszyć, ale umiem, ale po prostu przeżywam to może inaczej, tak, troszkę bardziej w środku niż na zewnątrz. A dzieci są takie bardziej wybuchowe, takie bardziej radosne, ale z nimi jakby nabieram takiego troszkę innego jeszcze ja i rzeczywiście się fajnie bawimy. Zanim przejdziemy do mojego pierwszego razu, już takiego sensu stricte, to jeszcze kilka takich pytań Karola Bieleckiego o Karolu Bieleckim, nie sportowcu. Jakie są twoje, anglosasi mówią guilty pleasures, takie, wiesz, rzeczy, które lubisz robić, a niekoniecznie lubisz się do nich przyznawać. Wiesz co, no nie mam takich rzeczy, którym się nie lubię przyznać. Ja lubię jakby wypoczywać aktywnie, tak? Czyli lubię teraz jazdę na rowerze, lubię spędzać czas z moimi dziećmi. Są takie bardzo przyziemne, normalne rzeczy i to jest dla mnie bardzo, bardzo istotne. Czasami cenię sobie tą swoją przestrzeń, czyli czasami na wieczorem, kiedy pójdą dzieci już spać, no to coś mi się uda obejrzeć, jakiś mecz na przykład, tak jak ja mówię do żony. Po co oglądasz te seriale, skoro są takie, nic nie wnoszą do swojego życia? No to ja oglądam piłkę nożną i wtedy żona mówi, a powiedz mi, co to jest. Także no to są takie rzeczy. Ale to jest taka, mówię, takie moje przyjemności, jak każdego faceta chyba, nie? Mhm. A tutaj jakby nic chyba takiego więcej takiego nie mam. A kim byś został, gdybyś nie został piłkarzem ręcznym? Niekoniecznie sportowcem może. Tak, no wiesz co, kiedyś marzyłem, kiedy byłem bardzo małym chłopakiem, miałem 10 lat, o karierze piłkarza nożnego. Oczywiście grałem i w Wiśle Sandomierz, czy w Siarce Tarnobrzeg. Próbowałem jakby swoich sił. Później miałem prawie 15 lat i dobry zakończyłem. W tym byłeś? Proszę? Dobry w tym byłeś? Wiesz co, no chyba nie. Chyba nie aż tak, jakbym tego oczekiwał. No, kiedyś już byłem wicemistrzem świata, spotkałem trenera swojego, który prowadził mnie w juniorach i mówi, słuchaj Karol, zakończyłeś tą karierę, dlaczego? Przecież ja cię widziałem w trzeciej lidze, tak? I to było takie jednak, no jednak dobrze zrobiłem, że zakończyłem przed piłkę nożną, a gdyby nie to, myślę, że byłbym hydraulikiem jak mój ojciec, tak? No, poszedłbym w jakiś pewny zawód i jakby zająłbym się tym, co jest pewne i na co było mnie wtedy stać. Nie?
Pozdrawiamy wszystkich hydraulików, ale cieszymy się, że jednak Karol Bilecki został tym, kim został. Tutaj jakby słowa podziękowania dla Ryszarda Kijańskiego, tak, który rzeczywiście widział we mnie talent jako takiego przyszłego piłkarza ręcznego, tak? Bo oni i Jerzy Gach to w zasadzie od początku mówili, że kiedyś będę grał w Iskrze, wygrał im mecze i rzeczywiście z taką siłą, taką dynamiką, jaką mam, to mogę zrobić dużą karierę. Nie? I to jest jakby, im to zawdzięczam. Nie? Gdybyś na jeden dzień mógł wyjść w czyjeś buty, to czyje by to były buty? Czy ja myślę, że buty do grania Roberta Lewandowskiego. Tutaj mi każdy chłopak o tym marzy, najmniejszy i największy. No, ja Robertowi ogromnie kibicuję i cieszę się, że na takim poziomie gra. I tutaj jakby mówię, to marzenie myślę, że wyjść na takie spotkanie Ligi Mistrzów, strzelić gole, to jest coś wielkiego. W dosłownym tego słowa znaczeniu możemy nawet chyba spełnić to marzenie, bo mamy gdzieś tutaj buty Roberta Lewandowskiego, ale obawiam się, że twoje buty są zbyt Robert, duże. Tak, nie ma rozmiaru 50. Tak. Kiedyś pamiętam, jak rzeczywiście chciałem grać piłkę nożną, miałem parę złotych odłożone i pojechałem sobie kupić Beckenbauery, takie te białe, czarne Adidasy, kiedy jeszcze grałem piłkę nożną. Pojechałem do sklepu, no i oczywiście przymierzałem buty największe, jakie były w sklepie, no ale były i tak o numer za małe niż te, które powinienem mieć. No ale jak to uparty mały chłopak, mówię, dobra, biorę, nie? Rozbiją się, ale się nigdy nie rozbiły. Tak? I jak chciałem zrobić karierę w takich za małych butach, no niestety, ale wielkiej kariery nie zrobiłem. Nie? Wróćmy do twojej kariery piłkarza ręcznego. To już będzie ostatnie pytanie przed całą serią moich pierwszych razów. Co ci dała piłka ręczna, a co ci odebrała? No myślę, że dużo więcej mi dała. Tak? Dała mi szansę rozwoju mentalnego, rozwoju jako też na finansowym poziomie zaistnieć w życiu dużo, dużo, dużo bardziej niż mógłbym to zrobić jako hydraulik chociażby. Czyli to życie sobie inaczej ustawić, pomóc. Mogłem dzięki temu pomóc swoim siostrom w życiu. Także no, to jest dużo, dużo, dużo rzeczy. Zobaczyłem mnóstwo miejsc, pewnie nie byłoby to możliwe, gdyby nie sport. I również poznałem mnóstwo ciekawych ludzi, tak? Przyjaciół, z którymi do tej pory mam kontakt, to jest jakby bezcenne. Także na pewno same plusy. Co mi odebrała? Poza okiem chyba nic, ale to nawet nie uważam, że to piłka ręczna, po prostu pech i tyle. Także ja tutaj jakby doceniam swoją karierę i to, co przeżyłem bardzo. No dobra, to zacznijmy w takim razie serię kwestii, pytań. Zachęcam cię, żebyś dopowiadał mi jakieś fajne anegdoty. Widzowie docenią. Bo myślałem o coś. Dzień, kiedy pierwszy raz zobaczyłem swoje nazwisko w gazecie. Pierwszy raz. No na pewno ten kawałek gazety wyciąłem i przykleiłem na szafkę. Było to po jakimś turnieju juniorskim piłki nożnej, gdzie w ogóle został wymieniony skład, także dla mnie to już było w ogóle wielka sprawa, że taka była wzmianka jakiejś małej sandomierskiej gazetce. No i oczywiście dla mnie to było coś wielkiego, tak, że napisali nazwisko Bielecki i wymienili wśród innych zawodników i z tego byłem dumny. Także nic wielkiego, no ale dla młodego chłopaka, który żył tym gdzieś na początku, te wycinki sobie zbierał i przyklejał na szafkę, to rzeczywiście było mocno motywujące. A to dobre, bo okazuje się, że pierwszy raz gazeta napisała o Bieleckim piłkarzu nożnym, a nie ręcznym. Wymieniła go w składzie, który gdzieś tam grał, powiedzmy, z jakimś innym zespołem juniorskim gdzieś, także 100 lat temu. Dzień, kiedy pierwszy raz na parkiecie czułem się niezwyciężony w stanie przepływu. Myślę, że takie mecze rzeczywiście, w których rzucałem dużo goli, a chyba najbardziej, no to już 30 sierpnia, kiedy grałem pierwszy mecz Bundesligi z jednym okiem. Rzeczywiście wtedy musiałem udowodnić, że ten mój poziom sportowy jest nie gorszy niż był przed wypadkiem. I po pierwszych rzuconych bramkach no, poczułem, że rzeczy niemożliwe nie istnieją. Rzeczywiście mogę to zrobić wiele. I przede wszystkim pękło we mnie ta niepewność tego, że ta niepewność tego, co to będzie i czy będę w ogóle grał, tak? I nabrałem pewności, że tak, dam sobie radę, będę grał. Oczywiście 13 tysięcy ludzi na trybunach, ostatnich 10 minut meczu skandowali moje nazwisko na stojąco. Rzuciłem tych bramek 11 w całym meczu.
No i pamiętam, że po meczu no, dużo, dużo łez i takiego zupełnie zejścia tak emocjonalnego było we mnie i no, mocno to przeżyłem, ale później się jakby zbudowałem właśnie tym na wiele, wiele lat do przodu i dało mi to siłę do tego, żeby w tych najcięższych treningach, tych takich mentalnie ciężkich fizycznie treningach dać sobie radę i meczach. Nie? Słuchaj, czy facet, który przeszedł przez co przeszedłeś, ma jeszcze jakieś obawy? Wiesz co, no, jestem świadomy tego, że wszystko może się zdarzyć, tak? W zasadzie no, taki banał, ale tego, że wtedy przed tym wypadkiem też jakby byłem silny i byłem pewny tego, że nic mnie nie złamie i dam sobie radę ze wszystkim, tak? Bo tak rzeczywiście było i nagle zdarzył się wypadek i musiałem się budować na nowo. Nabrałem pokory, tak? Tego, że życie jest takie, że dzisiaj jest super, a za chwilę może być naprawdę ciężko, życie rzuca jakieś kłody pod nogi, musimy sobie z nimi radzić i tutaj jeżeli chodzi o wszystko i trzeba to przyjąć i nie poddać się, tak? Bo nawet gdy na początku nam się wydaje, że sobie nie poradzimy z tym, to rzeczywiście później, kiedy zrobimy pierwsze kroki, to widzimy, że może się udać, nie? I trzeba walczyć. Nie? Nie można się bać tych trudnych dróg. Nie? Dzień, kiedy wygrałem spotkanie, które było absolutnie nie do wygrania. Mm-hmm. No, myślę, że finał Ligi Mistrzów, tak? Bo taki mecz, który oglądało myślę, że setki tysięcy ludzi w Europie, a może nawet i więcej. Przegrywaliśmy w 45 minucie 9 bramkami i tak naprawdę czekaliśmy już być może na to, żeby ten mecz się zakończył, chcieliśmy wrócić do szatni, a tu nagle się okazało, że to Węgrzy wyszli mentalnie z tego meczu pierwsi, a my zaczęliśmy rzucać bramkę po bramce. Oni jakby już chcieli wrócić na boisko, ale się nie dało. Wyrównaliśmy, później była dogrywka, znów remis, karne i w zasadzie po takich wielkich emocjach pokonaliśmy no, faworyzowaną, myślę, że wtedy zespół węgierski Veszprem i zdobyliśmy Puchar Europy. Także niespodziewanie i na pewno po takim meczu to jeszcze lepiej smakowało. Ty pamiętasz ten moment tych 9 bramek różnicy, naprawdę zostaje mało czasu do końca. Czy Węgrzy zlekceważyli was trochę? Tak, oni uznali, że mecz trwa 40 minut, a nie 45 i w zasadzie w 40 minucie oni już byli pewni tego, że dowiozą to do końca. No a nagle się okazało, że zrobiliśmy dwie kontry, że Sławek Szpan odbił 2-3 piłki, że ktoś rzucił kolejne bramki. No to wszystko było pracą zespołu, tak? Też jakieś zmiany trener porobił i to wszystko zaczęło funkcjonować, zaczęło jakby z nas zeszła presja, a im zaczęły się trząść ręce, nie? I to jakby role się odwróciły w tym momencie i oni już do tego meczu nie wrócili, tak? A wiadomo, że jak się no właśnie tak podchodzi, że się świetuje w czasie spotkania, no to dużo się może stać. Nie? I wszystko jest w głowie, co? Tak, dokładnie. I oni już mentalnie nie potrafili tego wrócić i przegrali. No dobra, żeby nie było tak sympatycznie. Mhm. Dzień, kiedy przegrałem spotkanie, które było nie do przegrania. Które było nie kłam, że takiego nie było. Znaczy, no, mnóstwo porażek było w mojej karierze, ale takiego, które było nie do przegrania. No, myślę, że taki mecz z Chorwacją w Krakowie, który nie powinniśmy tak przegrać, jak przegraliśmy. Tak? Tam było zapisane przed meczem, trener nam mówił, byle tylko nie 11, wtedy jeszcze awansujemy. Tak? Chorwaci musieli wygrać ponad 11 chyba z nami, żeby awansować do półfinału. No i oczywiście, jak ktoś ci mówi nie 11, no to najpierw co się dzieje na wyniku, nagle zespół zaczyna czuwać 11 i dopiero otwiera oczy coś i tak było z nami. I przegraliśmy dużo więcej niż 11, chyba już nie pamiętam dokładnie ile, ale odpadliśmy z tego turnieju, tym bardziej to bolało, że to było w Krakowie przed swoją publicznością. Po dobrych meczach, chociażby z Francją, tak, które wygraliśmy i mieliśmy realną szansę na wyjście do półfinału no, rozgrywanego w Polsce. Tak, najlepszy turniej, jaki mógłby być pewnie. No, następny dzień oczywiście zostaliśmy medialnie zlinczowani i to bolało jeszcze jakby długo, długo po tym meczu. No ale cóż, to myślę, że takie najbardziej bolące spotkanie. Ale to był naprawdę okropny mecz, pamiętam. To był tak, niemoc, dziś. Totalna niemoc i rzeczywiście no, chciałbyś się schować, aby zejść z tego spotkania i zniknąć w ogóle, no, ale się nie da, trzeba to dokończyć i to się skończyło się fatalnie. Słuchaj, bo to jeszcze dodatkowo mecz w Polsce, to otoczka wokół tego była jeszcze większa niż te, jak mówię, kibicowskie stycznie, kiedy ludzie oglądali wasze imprezy mistrzowskie. Chciałbym cię zapytać, czy
dotykał ciebie, czy dotykał was, twardych ludzi, twardych facetów, czy dotykały was po pierwsze oczekiwania kibiców, nie mówię o waszych własnych, ale oczekiwania kibiców, czy wręcz hejt, który się pewnie zdarzał, zwłaszcza po przegranych meczach? No muszę powiedzieć szczerze, że mnie akurat nie, tak, mnie to nie bolało, jakby kiedy coś zawaliłem, a ten mecz przegraliśmy ewidentnie, no to każdy ma prawo nazwać mnie jak chce, tak, no jestem zawodnikiem reprezentacji Polski, który powinien reprezentować rzeczywiście godnie nasz kraj, a jeżeli przegrałem, rzeczywiście no dałem ciała i to mocno, no to się liczę z tym, że jestem frajerem i czymś jeszcze gorszym, tak, no tak to wyglądało po tym meczu. Także przyjąłem to na klatę i no i cóż, i cieszę się, że pół roku później mieliśmy szansę rehabilitowania się Chorwatom w Rio i tam rzeczywiście ograliśmy ich wysoko, chyba już nie pamiętam iloma, ale zagraliśmy jakby z nimi dobry mecz i wygraliśmy. Także to jakby no oddaje obraz tego, że rzeczywiście mentalnie pół roku wcześniej przegraliśmy ten mecz, w ogóle przed pierwszym gwizdkiem. A jak się przejawia u ciebie zdenerwowanie? Jak bym poznał, że o, jesteś tak naprawdę wkuty? Bo wyglądasz mi na faceta jak Buster Keaton, kamienna twarz, nic się nie dzieje. Wiesz co, no pamiętam przed meczami, że kiedy byłem zdenerwowany, no to oczywiście czułem to, czyli krótszy oddech, jakby spocone ręce, gdzieś tam czułem, że coś się dzieje. No to wtedy rzeczywiście stawiałem na sprawdzone rzeczy, czyli wyprostowałem postawę, zwalniałem oddech, nabierałem dużo powietrza w płuca, wolno wypuszczałem przed meczem, to rzeczywiście pomagało i oczywiście myśli, tak, uspokajałem myśli, jakby to wszystko powodowało, że czułem się spokojniejszy i pewniejszy siebie, także no, jak to u mnie się jeszcze objawia, no to musiałeś zapytać mojej żony. Także ona potrafi mnie doprowadzić do oczywiście do nerwów, no jak to w każdym związku. Ona wie, który guzik nacisnąć. Tak, ona wie, ale nie, no generalnie staram się nad sobą panować, tak, no mam takie coś, włącza mi się lampka, kiedy aha, okej, zwolnij, nie odzywaj się, ewentualnie zrób coś innego i to jakby jest takim jakby, mam panel sterowania. No dobra, a powiedz mi, jakie miałeś rytuały w trakcie meczu, kiedy się zdarzy seria, bo się pewnie zdarzała, strzelam, trzech, czterech nietrafionych rzutów z dystansu. No wiesz co, tutaj właśnie z tym czasami miałem problem, tak, bo rzeczywiście kiedy się poszła seria trzech, czterech nieudanych rzutów, no to okazywało się, że to nie jest ten dzień, tak, że rzeczywiście już ciężko później jakby przełamać się i wrócić, to wejść do spotkania nowo. No, bywało tak, że w reprezentacji czy gdzie indziej czasami wchodził zmiennik czy drugi zawodnik na pozycję. No lub zdarzało się też tak, że na przykład w meczu, pamiętam kiedyś z Niemcami, w Magdeburgu graliśmy eliminację do Kataru, puszczał nasz facet od wideo kawałek meczu, czy moje rzuty i mówi, zobacz jak reaguje bramka, zobacz jak ty rzucasz, tak, no i druga połowa jakby się odwracała, bo rzeczywiście robiłem coś, co nie powinienem, pokazywał mi wideo, zadałem z tego sprawę i odwracałem jakby tą sytuację, także było to możliwe, ale czasami bardzo ciężkie. Jednak zaczniesz źle, to ciężko z tego wyjść. A co takiego robiłeś, jeżeli mogę dopytać? Już przeciwnicy nie jest to dla nich istotne. Co takiego źle robiłem? No po prostu, wiesz, nie ten timing. Czasami różni są bramkarze, różnie współpracują z blokiem. Czasami ktoś cię miał tak bardzo rozpisanego, że cię prowokował tylko na rzut ten czy inny ruch i on grał z tobą, a nie ty z nim i to wszystko jakby... Czasami tego flow brakowało, tak? Bo są mecze, kiedy rzeczywiście robisz decyzję w przeciągu, nie wiem, dziesiątej sekundy i wydaje się to całą wiecznością, tak? I doskonale widzisz, co robi bramkarz, co robi obrona, co robią kibice, skaczesz, rzucasz, dziękuję, do widzenia. A są mecze, kiedy ta sekunda to za mało, nie? Także no, to co mówię, to jest jakby dzień na to, że rzeczywiście możesz rzucić 15 bramek, zagrać super mecze, a czasami po prostu wszystko jest za szybko, nie? I to jest wtedy problem. Pociągnijmy ten wątek. Dzień, kiedy pierwszy raz nerwy zjadły mnie na boisku, na parkiecie. Kiedy nerwy zjadły mnie na parkiecie. Pierwszy raz. No myślę, że półfinał w meczu z Macedonią w 2002 roku, tych juniorskich mistrzostw w Gdańsku. Tam mało, że zagrałem bardzo słaby mecz, to jeszcze dostałem czerwoną kartkę, także no, dałem się ponieść emocjom, dałem się sprowokować i pewnie no, niepotrzebnie, tak jako młody człowiek gdzieś tam, to niekiedy mi nie szło tak, jakbym sobie tego życzył, to wdałem się w jakieś niepotrzebne może przepychanki czy tego rodzaju rzeczy.
No, jest na szczęście moi koledzy zrobili robotę doskonałą, weszli do finału. Dzień, w którym pierwszy raz nie doceniłem rywala. Wiem, co by odpowiedzieli zawodnicy Veszprému, ale jesteś ty. Dzień, doceniłem rywala. Ja miałem problemy z tym, że właśnie w tych meczach o mniejszą stawkę jakby nie potrafiłem się skoncentrować do końca i zobaczyć jego poziomu odpowiedniego. Ale takiego meczu, kiedy nie doceniłem rywala, no ciężko mi to powiedzieć, nie? Bo rzeczywiście, kiedy ten mecz był jakby o dużą stawkę, to już człowiek od parę dni przed meczem już żył tym meczem, już go analizował, w głowie rozgrywał, wieczorami, w nocy już nie spał tak dobrze i wtedy czułem, że rzeczywiście będzie dobry mecz, nie? Ale kiedy przed meczem się rzeczywiście człowiek wyspał i w zasadzie nic się nie działo, to już po meczu. Okej, okay, to jest dobre. Dzień, kiedy pierwszy raz nie zmrużyłem oka przed ważnym meczem. Przed meczem. No to na pewno gdzieś tam, powiedzmy, przed finałem Mistrzostw Świata, czy przed takimi meczami o wysoką stawkę, tak? Czyli właśnie mecze o medale Mistrzostw Świata, czy chociażby jakby, kiedy rozgrywaliśmy te finałowe turnieje w Kolonii, czyli Final Four. No to takie mecze na pewno nakręcały. Mecze z Płockiem zawsze to były mecze o takby dodatkowo motywowały i to nakręcało. Ale chyba nie dosłownie, tak, że były białe noce. To było takie, wiesz, no, takie spanie na takim czuwanie, taki już nakręcony. Płytki sen. Tak, taki płytki sen, ale bardzo motywujący. Rzeczywiście już byłeś czujny od rana i się czekało na spotkanie. Także no teraz na szczęście śpię dobrze, chyba że dzieci zaczynają coś marudzić w nocy, ale już takich akcji nie przeżywamy. A czy ty byłeś przesądny, czy ty jesteś przesądny? Czy ty miałeś swoje rytuały, które musiałeś zrobić pewne rzeczy, żeby wyjść na parkiet? Nie. Wiesz co? Nie. Nie, nie byłem przesądny, jakby nie. Wiem, że kiedyś, pamiętam, 13 czerwca zawsze był dla mnie jakimś takim dniem dziwnym, te właśnie okolice i tak się gdzieś to w życiu złożyło, ale chyba nie. Nie, chyba nie. Dzień, kiedy pierwszy raz pomyślałem o tym, że moja kariera sportowca powoli dobiega końca. No, myślę, że kiedy okulista zaczął wymieniać brakujące części oka po wypadku w Kielcach, jaki tam miałem właśnie wtedy, to na pewno zdałem sobie sprawę, chyba, że mówię, tak się dużo stało, to chyba to nie będzie takie proste z tego wyjść. Bo na ogół wydawało mi się, że po każdej kontuzji prędzej czy później człowiek wróci, tak? Tak na ogół było. A tutaj nagle okazało się, że oko, że już słyszałem, że czekają mi operacje, w najlepszym wypadku kilkanaście, żeby odbudować gałkę oczną, także tutaj dosyć poważnie to wyglądało. No a później, kiedy wróciłem jednak na parkiet, no to już z biegiem lat, miałem 30, powiedzmy 5, 6, no to już byłem taki świadomy tego, że za chwilę jakby, za sezon 2 już zakończę karierę i zajmę się czymś innym. Także no, w pierwszych momentach mojej kariery oczywiście żyłem tym, co było, tak, czyli wspaniałą przygodą, a wypadek uświadomił mi, że to wszystko jest jakby kruche i może nadejść w każdej chwili. Dzień, kiedy podjąłem złą decyzję, powinienem pójść inną drogą. Złą decyzję. Myślę, że aż takich bardzo złych decyzji bym ich nie miałem w swoim życiu, w swojej karierze, tak? Myślę, że takie decyzje, które mógłbym podjąć inaczej, to na przykład to, że mogłem grać w Barcelonie, nie poszedłem do tego klubu. Mogłem zamiast Magdeburgu zagrać w Kielu, wyjeżdżając z Polski. Pewnie wtedy moja kariera by się potoczyła troszkę jeszcze inaczej, tak? Ale to nie były jakby złe decyzje, to po prostu myślę, że na tle tego, co się później wydarzyło, jak te kluby wyglądały i jak grały, to rzeczywiście mogłem do nich iść, ale to mówię, to są tylko takie gdybanie. Jesteś facetem, który rozpamiętuje, czy nie. Raz podjęta decyzja, idziemy w lewo, a nie w prawo i tyle? Myślę, że nie. No wtedy właśnie jakby szedłem do Magdeburga z zamysłem takim, że mam szansę grania u Alfreda Gislasona, który jakby stawiał na młodych zawodników i chciałem grać. Dostałem informację wtedy, że w Kielu jest super trener, tak, ale rzeczywiście bardzo mocno się u niego trenuje i ciężko jakby obyć się bez kontuzji, tak, to mi dużego farta. Tam wtedy był Piotrek Przybecki, który był świeżo po kontuzji, jakby on mi tam troszkę odradził wtedy ten kierunek. No ale później jakby
ale później jakby się okazało, że rzeczywiście te kluby robiły ogromne wyniki, świetne wyniki. Ale jeżeli o to chodzi, to tak, jeżeli coś postanowię, no to trzymam się tego i jakby realizuję to do końca. Nie? Dzień, kiedy pierwszy raz płakałem z radości albo ze smutku na parkiecie? No to myślę, że to pierwszy mecz po powrocie, po utracie oka. Wcześniej, no chyba raczej bardzo się cieszyłem, tak, po jakichś mistrzostwach Polski czy po mistrzostwie Europy, no to wtedy była radość, tak, a tutaj rzeczywiście były łzy z tego względu, że coś pękło we mnie, tak, że się coś jakby otworzyło i rzeczywiście uwierzyłem w to, że mogę dalej grać, nie? I to było dla mnie ogromne szczęście, bo nie chciałem, żeby ten wypadek był dla mnie tak wielką tragedią i coś przekreślał i kończył, a postanowiłem sobie, że niczego nie zmieni, i tak się stało. Dzień, kiedy pierwszy raz publiczność była przeciwko mnie. Przeciwko mnie. No, był taki mecz, kiedy graliśmy w Magdeburgu, w zasadzie miesiąc po tym, jak wyjechaliśmy do Rhein-Neckar-Löwen, czyli zmieniłem kluby, bo grałem, uściślając 3,5 roku w Magdeburgu, potem wyjechałem do Rhein-Neckar-Löwen. W trakcie sezonu zmieniliśmy zespół. I po miesiącu jakby graliśmy pierwszy mecz znowu w Magdeburgu, tak? I to tam publiczność była mocno niezadowolona z tego, że ja i Grzegorz Tkaczek zmieniliśmy kluby i rzeczywiście tam nam dali popalić ostro. Bo to rzeczywiście pisał, tam ta hala jest taka specyficzna, siedzą ludzie praktycznie na tobie, 8 tysięcy ponad ludzi, no i dało się odczuć ich niechęć do nas. To już wiem, kiedy cię nienawidzili oni, a kiedy był ten pierwszy raz, kiedy ty bardzo nie lubiłeś, a może wręcz nienawidziłeś swojego rywala? Rywala? No... Kiedy byłem młodym zawodnikiem, no to oczywiście byłem tak mocno jakby przesiąknięty tą atmosferą Kielc, że kiedy jechaliśmy do Płocka, no to oczywiście tam w hali tak zwanej Blaszak, jeszcze takiej starej, której grał Płock, to tam w zasadzie byliśmy my traktowani bardzo ostro. Ja jako młody zawodnik wychodziłem na spotkanie z zawodnikami, którzy mieli po 30 parę lat i rzeczywiście tam dostawałem mocne cięgi. No mocno byłem na to wkurzony, tak, że to wszystko tak wygląda, no ale na szczęście po paru latach gdzieś tam się sytuacja odwróciła. Także no, jako to, że tyle lat spędziłem w Kielcach, zawsze to z tym Płockiem było takie granie mocno emocjonalne, jak mówiłem, i tutaj jakby oni mnie mocno wkurzali. A to jest uczucie, które ci pomagało, czy? Tak, no to były mecze o mistrzostwo, nie, rzeczywiście prawie zawsze. I kiedy jesteś tak nakręcony, kiedy rzeczywiście tak podchodzisz do meczu, no to się gra lepiej, nie? Lepiej być takim właśnie nakręconym niż obojętnym. I były takie mecze też w Bundeslize, kiedy graliśmy i tam wychodziło się na spotkanie. Rzeczywiście od razu mówiłem swojemu przeciwnikowi na pozycji, że jeżeli podejdziesz, to cię zabije. Nie? Lepiej nie podchodź, bo dzisiaj zrobi ci krzywdę. No i stałeś w obronie, krzyczałeś do niego, ten na ciebie patrzył i biegał po 15 meczu, ale się nie zbliżał. Nie? Także tam nie była jakaś nienawiść, tylko była w zasadzie taka gra aktorska, gdzie po prostu swoją postawą pokazywało się zawodnikowi, że jeżeli podejdzie, no to rzeczywiście dostaje mocny kontakt i wtedy już jakby dostaje sygnał, nie zbliżaj się, bo będzie nieciekawy. Nie? Także no, tutaj wygrywa ten, kto pierwszy udowodni, że rzeczywiście jest mocniej nastawiony psychicznie. No to dobre, głos masz niski, wystarczyło, że spojrzałeś z góry. Tak, mogło także to zadziałać. Także takie sposoby też były. Nie? Dzień, kiedy pierwszy raz poczułem, że jestem popularną osobą. Taki dzień. No myślę, że nasza popularność przybrała na sile po 2007 roku właśnie, kiedy zdobyliśmy, przynajmniej w Polsce, bo w Kielcach to się jakby dało odczuć od początku, kiedy byłem jakby zawodnikiem, kiedy zacząłem grać w pierwszym zespole, ale w Polsce rzeczywiście 2007 rok, ten styczeń to był taki przełomowy i później gdzie się nie pojechało, czy to w góry, czy nad morze, to ciężko było jakby nie zwracać na siebie uwagi i spokojnie spędzić czas, także no to właśnie wtedy. Tobie to przeszkadza, czy nie? Już wiem, że w Kielcach bywa to uciążliwe. Wiesz co, no, czy przeszkadza? Staram się być cierpliwy, tak? Cierpliwy i rzeczywiście spełniać jakby oczekiwania ludzi, zrobić zdjęcie, podpisać dla nich jakiś autograf czy coś. Nie odmawiam. No chyba, że rzeczywiście idę z dwójką dzieci na rękach i ktoś do mnie podchodzi, czy ich pytasz może autograf, czy ewentualnie zdjęcia, a tutaj jestem obstąpiony przez moje dzieci i nagle się okazuje, że jest afera, tak? także ciężko czasami, no ale na ogół nie odmawiałem. A najdziwniejsze miejsce, na którym musiałeś, no, czy po prostu złożyłeś autograf?
Pamiętasz? No myślę, że nie jestem jakby rockmanem, także nie miałem jakichś większych takich doświadczeń jak pewnie oni. Nie, książki, piłki, tego typu rzeczy, gdzieś tam bluzy, okay, ręce. Czyli na dekolcie fanek się nie podpisywałeś? Na dekolcie chyba nie kojarzę, żeby coś takiego miało miejsce. Dzień, kiedy spotkałem najbardziej szaloną osobę na swojej sportowej ścieżce. Kto to był i dlaczego? No tutaj jakby z tym szaleństwem, no wskazałbym chyba trenera Duszenbajewa. Dlaczego? No dlatego, że no, bardzo taka barwna postać, tak? No, super trener, super człowiek i w zasadzie w szatni czasami furiat, mega taki mobilizujący, ale też czasami no, mocno krytykujący, tak? Także no, to co czasami w szatni pokazywał, no, to można się było bać, można było się śmiać, ale rzeczywiście miał czasami przebłyski furiata, wariata, także latały przedmioty po szatni? Oczywiście, to także wiesz, tutaj Rio, jeżeli chodzi o to, był wtedy trenerem kadry. Dużo się działo i dla mnie to była norma, tak? A dla chłopaków, którzy przyszli z innych klubów i przyjechali na kadry, dla nich to może było, mogło to być coś nowego, tak? Ale nie, no generalnie jakby robiło to wrażenie, ale też mocno motywujące, tak? Bo to było też mocno takie w punkt, nie? Punkt, jeżeli grałeś dobrze i robiłeś coś dobrze, to rzeczywiście wszystko było ok. A jeżeli byłeś nieprzytomny i robiłeś głupie błędy i zespół przegrywał, to, no to miałeś prawo dostać po tym, no, po tyłku, nie? Byłeś u któregoś trenera, nie wiem, byłeś jego synkiem, a u innego może miałeś przechlapane ze względu na to, czym emanujesz od siebie? Wiesz co, pewnie tak, no pewnie miałem czas i u Bogdana Wenty, kiedy gdzieś tam mocniej na mnie stawiał i pewnie mocniej byłem jego liderem. Pewnie u innych też, ale mówię, no ciężko mi wskazać, że jakby z jednym żyłem całe życie dobrze, a z innymi nie. Nie, to były takie, prawda, jakby pewnie zależało to bardziej od mojej formy i od mojego grania, tego poziomu niż od tego, czy ten mnie bardziej lubi, czy nie, także tutaj. Starałem się być na ogół profesjonalistą, rzeczywiście robić to, co ode mnie wymagali, a czy byłem jakimś u kogoś z synem, no myślę, że aż takiego chyba, no tutaj bym się nie nazwał chyba u nikogo aż tak bardzo. O. Ale miałem chociaż Ola Lindgren, był taki trener w Rhein-Neckar Löwen, kiedy grałem, no to rzeczywiście jakby ja miałem u niego taki carte blanche troszkę, tak? Rzeczywiście mogę sobie pozwolić na więcej, ale znowu przekładało się na to, że to był najlepszy okres w mojej karierze, tak? I wtedy rzeczywiście to moje granie było najbardziej efektywne i pomagało zespołowi. No i co? Sodówka troszkę odbiła, czy nie? Nie, no później właśnie po roku jakby współpracy z nim ten osiągnął najlepszy swój poziom w karierze. W 2010 rok wypadek, utrata oka. No i później na szczęście on był trenerem też te kolejne pół roku w zespole, gdzie pozwolił mi chyba odbudować się troszkę, tak? Bo zakładam, że gdyby to był inny trener, to też nie byłoby takie proste, tak? Bo rzeczywiście trzeba mieć jakby troszkę zaufanie u trenera, żeby dał ci szansę w takiej sytuacji. Nie? Mówisz o byciu profesjonalnym, to pytanie jest takie. Dzień, kiedy pierwszy raz owego profesjonalizmu mi zabrakło. Zabrakło. Szczerze, proszę. Szczerze, pierwszy dzień. No, był taki czas, kiedy przyjechałem do Kielc i miałem 17 lat, dostałem jakieś tam swoje skromne mieszkanko, małe kieszonkowe od klubu i musiałem jakby zadbać o siebie samemu, tak? No a wiadomo, że w tym wieku miałem i swoich kolegów, koleżanki, no i poza treningami mogło być dużo więcej fajnych rzeczy w postaci jakiejś małej imprezki czy jakiegoś wyjścia do klubu. I też z tego próbowałem trochę rzeczywiście jakby skorzystać właśnie z tych uroków, ale się okazało szybko, że nie o to w tym chodzi, tak? Że okej, no idę po treningu na jakieś piwo czy coś, nagle robi się 22, już za późno, rano mam trening kolejny, jestem niewyspany i to wszystko się mi nie składało do kupy. Postanowiłem sobie jakby z tym odciąć się od tego dosyć szybko, bo
tam gdzieś w swoich wystąpieniach o tym mówię, napisałem sobie na ścianie, czego ty chcesz, tak? I tak na takiej kartce, w zasadzie to było pod takim dyplomem Króla Strzelców z jakiegoś tam turnieju, a na dalej sobie napisałem, czego ty chcesz, nie? I od tego momentu, i datę napisałem, od tego momentu wstawałem rano i patrzyłem na to i to mi dawało taki jakby taki punkt odniesienia, że ja nie chcę się bawić, nie chcę pić, nie chcę być jakby chwilę w Kielcach i zaraz rzucić do Sandomierza jako przegrany, ale chcę się rozwijać, tak? Czyli idę na trening, na treningu daję z siebie maksa, później odpoczywam, potem przychodzi mecz i jestem na tym skupiony, tak? I to było takim znakiem też, taką sytuacją zwrotną w mojej karierze. Czyli sam na sobie eksperymentowałeś, sam dla siebie byłeś psychologiem sportu. A psycholog sportu, tak czy nie? Nie dotarł żaden do mnie. Wiesz co? A próbował? Tak, mieliśmy gdzieś tam w swoich drużynach różne takie postacie. No i oni tam próbowały ten zespół jakby zgrywać i otwierać. I przynosiło coraz lepsze, coraz gorsze rezultaty. Ale miałem świadomość tego, tak, że ja nie chcę być, jakby od alkoholu, okej, mogę się napić drinka czy jakiegoś dobrego wina, ale generalnie od tego jestem jakby daleki, żeby z tego korzystać nałogowo czy ciągle. Nigdy nie chciałem, żeby ktoś przykleił mi łatkę podczas mojej kariery, że o, Bielecki to lubi sobie łyknąć się. Dlatego od tego jakby stroniłem, z tym nie chciałem być kojarzony i tego nie potrzebowałem nigdy do tego, żeby się w ten sposób bawić. A jeśli chodzi o psychologów, rozumiem, że zawsze byłeś w nastroju nieprzysiadalnym. Tak, zawsze. Widocznie nie trafiłem na takiego, który mógłby mi pomóc. Może nie pomóc, ale który mógłby jakby do mnie dotrzeć, może nie wiem. Nie czułem takiej potrzeby. Nawet po wypadku nie było tak, że miałem takie propozycje, żeby rzeczywiście z tego psychologa korzystać. Ale jak ja to mówię, nie chciałem go obciążać swoimi problemami, nie trafiłem nigdy na taką rozmowę do niego. Dzień, kiedy usłyszałem zdanie, które być może zmieniło moje życie albo moją karierę. No to tutaj na pewno bym powiedział o tych swoich pierwszych trenerach, tak? O pierwszym kierowniku, czyli Jerzym Gachu, o Ryszardzie Pijańskim. No osoby, które jakby mocno we mnie wierzyły, w zasadzie 4 lata przekonywały mnie do tego, żebym w ogóle piłkę ręczną uprawiał, tak? I niestrudzenie chodzili za mną, prosili. I aż w pewnym momencie przymusili do tego, żebym tą piłkę ręczną grał. I to też tak było jakby dla mnie, no później na całe moje życie, później całe moje życie się zmieniło dzięki temu. Czy ty pamiętasz poszczególne bramki, czy to się wszystko zaciera? Nie. Zastanawiam mnie, czy masz bramkę, którą uważasz za najważniejszą w swojej karierze? Nie mam takiej bramki. Nie mam takiej bramki. No, ja tu w zasadzie mam, jeżeli o to chodzi, samą pamięć o zapamiętanie tych goli, bo tych bramek może było parę, ale czasami na YouTubie gdzieś tam mojemu synowi włączam jakieś urywki meczów i pokazuję mu, jak to wyglądało i co tata grał. No, chociażby taka bramka, pamiętam, jest na YouTubie z Duńczykami w ostatnich sekundach, kiedy tam chyba, nie wiem, 15 metr czy któryś i w zasadzie bronimy, czy gonimy ich, rzucamy bramkę na remis, i potem jest dogrywka, także no, istotna bramka dosyć, bo zapewniła nam grę i wygranie tego półfinału, wejście do finału, nie? Także znaczące. Nie? Dzień, kiedy poczułem się oszukany, niesprawiedliwie potraktowany. Ciężko mi tak coś powiedzieć, takiego oszukane. No tutaj może to, że rzeczywiście jakiś jako młody chłopak, który wraca z pierwszego turnieju swojego piłki ręcznej, poczułem, nie zostałem pochwalony przez mojego trenera WF-istę. No i sobie powiedziałem, że nie będę więcej grał piłkę ręczną, bo mnie nie pochwalił, tak? Bo mówi, że jestem dobry, a dzisiaj tego już nie mówi, nie? Ale taka głupota młodego chłopaka, który rzeczywiście jakby był na tyle ambitny, że potrzebował tego, żeby ktoś go poklepał po plecach, a tego nie usłyszał. A był może na takim rozdrożu, czy piłka nożna, czy piłka ręczna, nie? I wtedy rzeczywiście wróciłem do piłki nożnej i 4 lata jeszcze kopałem piłkę nożną. Ale to był trochę taki powód, taki pretekst do tego, żeby właśnie tak postąpić. I może to gdzieś tam, jakbym grał w tą piłkę ręczną od początku 4 klasy, to jeszcze bym był lepszym, bardziej technicznym, bardziej takim zawodnikiem ukształtowanym. Ale mówię, to być może, wszystko jest może. Nie?
to na pewno nie był ten moment, ale czy ty kiedykolwiek w trakcie kariery, troszkę nawiązuję do tego, że dzisiaj jeździsz po jednej, drugiej, trzeciej, piątej firmie, czy zauważyłeś u siebie syndrom wypalenia zawodowego, że po prostu nie chciało ci się dalej uprawiać swojego zawodu, jakim była piłka ręczna? Piłka ręczna? Tak, no wielokrotnie było tak, że stawałem rano i miałem taki ból Achillesów czy kręgosłupa, że mówię, no nie dam rady dzisiaj, tak, ale niestety nie mogę zadzwonić do trenera i powiedzieć mu, trenerze, no dzisiaj to ja nie przyjadę, bo mnie boli, tak, no to nie ma takiej możliwości, że jesteś zawodowym sportowcem, no to stajesz rano, jedziesz na halę godzinę wcześniej do fizjoterapeuty, on cię usprawnia i wchodzisz na trening, także no tutaj nie ma wymówek, nie ma to, że boli rzeczywiście, dopóki coś nie jest jakby poważną kontuzją, no to musisz dalej grać. Był taki moment na pewno w mojej karierze, kiedy czułem, że mam tego dość, nie? Żebym powiedział, że jestem po prostu wypalony, że już mi się nie chce, że mam tego dość, tak? Że za dużo, że nie szło tak, jakbym chciał, że trener powiedzmy na mnie nie stawiał, że wszystko było źle, ale te okresy, wiedziałem też, że ten okres kiedyś minie i przyjdzie lepszy, tak? Kwestia czasu. To tak w zasadzie, jeżeli patrzę na moją karierę, tak wyglądało, że w zasadzie to było od takiej fale, tak? Raz na fali, raz gdzieś tam niżej, w zasadzie te poziomy tej gry i tego zadowolenia z siebie były też różne. Dzień, który chciałbym przeżyć na nowo. Myślę, że cały turniej w 2007 roku, tak? To, czy chociażby turniej w Gdańsku, kiedy miałem 20 lat, czy zdobycie pierwszego mistrzostwa Polski, czy nawet wygranie Ligi Mistrzów. Nie? To są takie dni, które były rzeczywiście bardzo radosne i ta cała praca, którą wkładałem w piłkę ręczną, była takim, to było takie ukoronowanie tej ciężkiej pracy i tego dążenia do tego, żeby być na rzeczywiście. No dojść do tych medali, tak? To było bardzo, bardzo fajne i radosne i takie miłe. Karol, co byś sobie powiedział młodemu? Co bym powiedział młodemu? Że możesz wszystko, tak? Że jeżeli tylko chcesz, będziesz mocno pracował, to możesz to zrobić i nigdy się nie poddawaj, tak? Także to jest takie chyba najistotniejsze. No i z tych 20 lat doświadczenia, no wiem właśnie, tak jak ci powiedziałem już, że te trudne drogi są możliwe, tylko musimy poświęcić dużo więcej może pracy, ale się da, tylko trzeba chcieć. W zasadzie chyba tyle. Numer 8 reprezentacji Polski w piłce ręcznej był moim i waszym gościem i chcę powiedzieć, że pogłoski o tym, że nic nie mówi, są mocno przesadzone. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo.